8. Międzynarodowy Turniej Sokolika o Puchar InnoJu. Najlepsze ekipy z całej Europy. 9-10 czerwca 2018 roku. Stadion Sokół Stary Sącz. Zapraszamy. Emocje gwarantowane. Finał 8. Międzynarodowego Turnieju Sokolika. Mamy tutaj jeszcze dzisiaj okazję zaprosić na scenę zespół, który był w sesji dopołudniowej, ale nie odebrał medali. Zapraszamy na scenę zespół Crystal Palace. A koordynatora turnieju, pana Tomasza Popiele, poproszę o wręczenie medali chłopakom. Zapraszam również na scenę pana Łukasza Boniarza, przedstawiciela firmy Husqvarna, który ufundował, która firma ufundowała dla wszystkich uczestników naszych zawodów swoje upominki. Zapraszam pana Łukasza na scenę. Na scenę zapraszam również zespół AS Trencin. Kibice AS Trencin są? AS Trencin! To są kibice na medal tego turnieju. Zapraszam pana Łukasza o wręczenie i proszę o wręczenie medali również. Dziękujemy drużynie Trencina. Scenę zapraszamy drużynę Aperis. Bardzo pani dopingowali drużynę Legii Warszawa. Warszawiacy, podziękujmy im za to. Zapraszam na scenę prezesa firmy Karex. Akademia Piłkarska Rejsa. Głośne brawa na chłopaków. Naprawdę pięknie zagrali. Dziękujemy wam bardzo. Schodząc możecie pomachać do swoich kibiców. Zapraszam drużynę Zagłębia Lubin. To pan Krzysztof Plata wręczy teraz pamiątkowe medale, naprawdę wyjątkowe. W swoim rodzaju specjalnie zaprojektowane. W międzyczasie podziękujemy Pawełowi Szczecin, która już opuściła
musieli pojechać do domu, bo tak akurat wypadał im pociąg, więc Pogoni Szczecin nie ma. Ale bijemy brawa dla Pogoni Szczecin, która naprawdę rozegrała wspaniały mecz, zwłaszcza w dniu wczorajszym ostatni mecz. Chwila dla pana reporteru. Chłopcy Zagłębia, uśmiechamy się. Uśmiech, chłopcy. Zapraszam na scenę panią Justynę Pieszkała, przedstawicielkę firmy Wiśniowskiej. A na scenę zapraszam drużynę Rakowa Częstochowa. Jeżeli pan Andrzej Korik jest, zapraszamy na scenę. A kibiców z Rakowa, kibiców na medal prosimy o podziękowanie chłopakom za fantastyczną walkę. Jeszcze raz gorące brawa dla drużyny Rakowa Częstochowa. Berlin. Zapraszamy chłopaków, ustawcie się. Ustawcie się ładnie, jednego i drugiego. Oddaję głos zawodnikowi Hertie Berlin. Hertha BSC, podziękuję ten turniej i podziękuję Legia Warszawa. Brawo! Zapraszam pana Macieja Sylwę, przedstawiciela firmy Mercedes i będę prosił o wręczenie kolejnych medali. Cześć Macza! Przyjadą do domu. Proszę o wręczenie medali. Gratuluję. Zapraszam na scenę pana Janusza Kumurkiewicza z firmy Pakro. I zespół Karpaty Lwów. Pani Agnieszka jest przedstawicielem głównego sponsora turnieju firmy InnoJew. Karpaty Lwów. Zapraszamy na scenę pana Chorążyka Macieja. Jak również prosimy na scenę Konrada Czapeczkę, trenera personalnego, mentalnego firmy EduSport, który był kiedyś młodzieżą mistrzem Polski w piłkę nożną, a będzie wręczał trenerom i zawodnikom książeczki, których jest autorem.
Gorące brawa dla drużyny RP Lipsk. Był to bardzo trudny wybór, ale mamy tą siódemkę. Bramkarz numer 1, Marcel Grzejda, Legia Warszawa. Zapraszamy tutaj. Zapraszam numer 10, Śląsk, Jakub Kucharski. Nagrody dla najlepszych zawodników budowała firma Versus. Są to piękne fotele, ważą po 30 kg. Ja nie wiem, jak oni się z tym do domu zabiorą. Zawodnik Rakowa Częstochowa, Antoni Uchroński. To jest ten fotel, który tutaj jest przed sceną. Herta numer 15, Danny Danny Connolly, number 15. Legia numer 19, Pascal Mosey. Feyenoord number 10, Dinaro Frontenslice. Oraz Sparta Praga, number 9, Vincent Kotiszek. Oraz najważniejsza klasyfikacja, najlepszym zawodnikiem turnieju MVP został Piotr Bzducha z Legii. Gratulacje. Brawo. A dla Piotra oprócz foteli podobanych przez firmę Kłęcuc mamy również opodobaną nagrodę przez Łukasza Błaniarza, przedstawiciela firmy Kusparna, jak również przez Szymona Stalarskiego. Zapraszam tutaj Szymona i zapraszam również panią Dorotę Lesiak z firmy Kłęcuc. O symboliczne przekazanie foteli. Po czasu do czasu. Gratuluję. Firma Kucharna. Plecak. Projekt korzyści. Taka porządkowa informacja. Bardzo proszę trenera albo rodziców, jeżeli są tych zawodników, o podejście tutaj pod scenę i pomoc w odebraniu nagrody. To nagroda naprawdę trochę waży, to jest 30 kg. Więc bardzo proszę trenera, ewentualnie rodziców, którzy są tutaj z zawodnikami, o podejście pod scenę i odebranie nagrody głównie dla tych zawodników. Gorące brawa dla najlepszych zawodników 8. międzynarodowego turnieju Czekolika Puchar i Nodziu. I trzecie miejsce w naszym turnieju zajęła drużyna Feyenoordu Rotterdam. Feyenoord Rotterdam, trzecie miejsce. Na środek kapitana zespołu. Kapitan. Proszę. Proszę na górę, na górę! Mamy ją jeszcze, nie rozmawiam! Proszę, pokażcie kapelę! Brawo! Zapraszam na scenę drużynę Sparty Praga!
ustawił. Ja myślę, że bez pomocy się tutaj nie obejdzie. Dobrze, chłopaki. Proszę, chwila dla fotoreporterów. Kapitan zespołu. I podnosimy razem do góry. 3, 4 i do góry. Do góry. Zapraszamy na scenę, zapraszam na scenę pana burmistrza Jacka Lelka i panią Joannę Waltel, prezesa zarządu hotelu Perła Południe, fundatora głównej nagrody. I proszę państwa, na scenę zapraszamy główne gwiazdy dzisiejszego dnia, czyli zawodników Legii Warszawa. Proszę bardzo, panie prezes. Wielkie brawo dla zawodników i sponsorów naszego turnieju. A teraz proszę kapitana na środek. I teraz, proszę państwa, następuje wręczenie czegoś naprawdę, czego nie ma na żadnym turnieju w Polsce, a śmiem twierdzić, że nawet na świecie. Przepiękna patera z wygrawerowanymi nazwami dużym, które zdobył do tej pory Puchar Sokolika. I w tej chwili właśnie idzie ona do góry w rękach zawodników Legii Warszawa! Na scenę do pamiątkowego zdjęcia. Bez was ten turniej nie miałby miejsca, więc zapraszam was jeszcze raz na scenę. A zawodnikom Legii Warszawa dziękujemy za wspaniały pokaz w futbolu. Pamiętkowe zdjęcie.